Dzień dobry, witam wszystkich na moim wspaniałym wykładzie. Tutaj będziemy rozmawiać bardziej o tym, jak zorganizować sobie projekt, niż o konkretnych technologiach, które w tym projekcie będziemy wykorzystywać. O Jezu. niż to, co się ma jak gdyby dziać pod spodem. Więc najpierw ja może się tutaj wszystkim przedstawię, z czym do Was przyjechałem i tak dalej. Kim jestem? Otóż jestem człowiekiem, ale oprócz tego, że jestem człowiekiem, jestem również deweloperem i filozofem. Tam skończyłem odpowiednie szkoły, kursy i tak dalej. Okazało się, że więcej dostaję pieniędzy za pisanie kodu, czy tam pisanie w językach sztucznych, niż w języku naturalnym, więc zostałem deweloperem. Od 10 lat mniej więcej piszę w PHP-ie i nie tylko. Czasem się zdarzają jakieś odstępstwa od reguły. Jestem wielkim fanem czystego kodu, jestem wielkim fanem code review, co niektórzy na sali mogą potwierdzić bądź nie. No i tak się zdarzyło, że zostałem CTO w firmie Codesushi, niewielkiej, aczkolwiek międzynarodowej firmie, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania w Symfony 2, 3 i 4 niedługo, mam nadzieję. Także jedziemy. Generalnie będę opowiadał o tym, jak robimy projekty nową, może niekoniecznie, ale pewną metodą pozwalającą nam w jakiś tam sposób wyciągnąć jak najwięcej z danego zespołu, na jak najwięcej efektywności, jak najwięcej ciekawych rzeczy. Powiemy, jak to kiedyś robiło się, jak to kiedyś robiliśmy. No i teraz powiem o naszym podejściu, które nazywamy albo headless, albo API first. I też przeprowadzę jak gdyby jakieś krótkie demo, jeżeli się uda i czas pozwoli, odnośnie tego, z jakich narzędzi korzystamy, żeby ten cały proces przekazać, no i jakieś tam podsumowanie sobie na koniec, wyciągniemy jakieś wnioski. Raz pytanie do wszystkich, czy wszyscy wiedzą, co to znaczy API albo konkretnie REST API? Albo inaczej, ręka do góry, kto nie wie? Okej, aż jedna osoba, więc tylko w skrócie API, no to będzie po prostu interfejs komunikacji pomiędzy dwoma rzeczami. W tym wypadku będzie to nasza jedna aplikacja frontowa i aplikacja backendowa. Generalnie mam delikatne odczucie, że wytłumaczyłem to na zasadzie ignotum per ignotum, czyli nieznane przez nieznane. Ale chodzi po prostu o to, że mamy pewien przepis, mamy pewien kontrakt, mamy pewną umowę pomiędzy dwoma różnymi aplikacjami i dopóki te aplikacje jak gdyby stosują się do umowy, stosują się do kontraktu, wszystko jest ok. Dobrze, no to najpierw może jednak zrobię pewne odstępstwo od reguły, a mianowicie opowiem o tym, jak w ogóle można podchodzić do optymalizacji pracy. Więc załóżmy, że mamy do pomalowania pomieszczenie. Jak wiadomo, pomieszczenie zwykle składa się z czterech ścian i sufitu. No i chcemy to pomieszczenie pomalować w 4 godziny. Mamy w zasadzie dwie opcje do wyboru. Albo bierzemy pana malarza i mówimy mu, że ma to zrobić w 4 godziny. On mówi, nie, to ja to zrobię w 8. No to wtedy jak gdyby sięgamy do pewnych środków motywujących pana malarza. Środki motywujące pana malarza znane są już w średniowieczu. Przykładem na przykład jest bat. I tymi środkami motywującymi jakby motywujemy naszego pana malarza i po tym udało nam się zejść z czasem do 6 godzin.
To nie satysfakcjonuje nas, więc próbujemy go jeszcze bardziej zmotywować. W tym momencie pan malarz zaczyna nas motywować, używając tych samych narzędzi do motywacji, ażebyśmy jednak jak gdyby poszli po rozum do głowy i przestali tak bardzo go motywować. Więc z nieco obolałą duszą staramy się znaleźć inne rozwiązanie. Okazało się, że jedyne, co możemy wyciągnąć jak gdyby z jednego pana malarza, to 6 godzin. Ten sposób jak gdyby działania w naszym tutaj świadku informatycznym nazywamy skalowaniem horyzontalnym, czyli mamy jeden jak gdyby duży zasób i próbujemy z niego jak najwięcej wyciągnąć poprzez jak gdyby zwiększanie jego możliwości. Moglibyśmy jakiegoś pana silniejszego malarza zatrudnić, wyższego, etc. Natomiast wtedy mielibyśmy też problem z tym, że on mógłby nas bardziej skutecznie motywować. Na przykład do szybszych płatności. Druga opcja, jaką mamy, to jest, od razu powiem, zdradzę sekret, że to jest skalowanie wertykalne. Skalowanie wertykalne polega na tym, że mamy kilka różnych rzeczy, które równolegle wykonują tą samą pracę. No to akurat w przypadku malowania bierzemy kolejnego innego pana malarza, takiego, nad którą, takiej postury, że możemy go swobodnie motywować. I po prostu mówimy, panie malarzu jeden, pan maluje tą i tamtą ścianę, panie malarzu pan dwa, pan maluje tamtą i tą tutaj ścianę. No i generalnie wszystko siadło, gra, udało się wykonać pracę w 8 godzin, przepraszam, 4 godziny i to takie zboczenie zawodowe. Natomiast dlaczego nam się to udało? Ano mianowicie dlatego, że w łatwy sposób możemy podzielić pracę pomiędzy te dwie osoby. Czyli każdy zajmuje się swoją ścianą, nikt na siebie nie wchodzi, nikt na siebie nie wpada, nie ma żadnych tutaj konfliktów, nikt nie czeka na to, aż ta ściana zostanie skończona, etc., etc. Generalnie bardzo łatwa sytuacja. W naszym świecie, jak dobrze wiemy, no tak nie do końca się da zrobić, a mianowicie dlatego, że jest dużo zależności pomiędzy różnymi rzeczami w naszym świecie. Ktoś musi poczekać, aż ktoś coś skończy, generalnie pewne nawarstwienia się dzieją, okazuje się, że na przykład dane zadanie nie da się podzielić pomiędzy kilka osób ze względu na to, że jak ktoś już coś zacznie, no to wypadałoby, żeby on to skończył. Innymi słowy, nie możemy zrobić powiedzmy edycji użytkownika, jeżeli nie mamy już jakiejś struktury w bazie danych zapisujących, przechowujących dane na temat użytkownika. Więc dobra, teraz jak gdyby przypomnijmy sobie nasze standardowe podejście. No, nasze standardowe podejście wyglądałoby w ten sposób, że mamy rozpisane tak zwane user stories, czyli opis od strony użytkownika, jak dana aplikacja ma działać. Potem sobie rozpisujemy funkcjonalności, rozpisujemy sobie tak zwane endpointy. Potem implementujemy je, jak zostaną zaimplementowane, przekazujemy je do naszego teamu frontendowego. Team frontendowy zajmuje się implementacją i połączeniem całej aplikacji. Następuje praca, jeśli nie jest gotowe, wracamy do punktu trzeciego, powtarzamy to w nieskończoność. Jak wiadomo, że Linux jest na tyle szybki, że potrafi wykonać pętlę nieskończoną w 10 sekund, no to potem przechodzimy do punktu ósmego, gdzie być może pojawia się jakikolwiek zysk z tego wszystkiego. No więc tutaj mamy humorystyczny obrazek ukazujący to wszystko, jak to działa. Generalnie trudna, żmudna praca w pocie czoła, bez klimatyzacji, bez udogodnień cywilizacyjnych. Wszystko robimy ręcznie i tak dalej. No to teraz wprowadzamy nasze rewolucyjne podejście. Nasze rewolucyjne podejście polega na tym, że na początku mamy informację o tym, co chcemy zrobić i potem mamy takie
powiedzmy, spotkanie. Podczas tego spotkania ludzie dyskutują na temat tego, jak aplikacja ma wyglądać i tak dalej. W tym momencie tworzymy API. To API zostaje rozpisane za pomocą pewnych narzędzi do udokumentowania tego wszystkiego. Wszyscy się ze sobą zgadają. Wtedy następuje zawiązanie kontraktu. Ten kontrakt jak gdyby ma obowiązywać aż do czasu, przez cały czas trwania projektu. Na podstawie tego kontraktu w jak najszybszy sposób tworzymy mock API. Mock API, czyli takie coś, co będzie udawać nasze rzeczywiste API, będzie się zachowywać w ten sam sposób, ale nie będzie rzeczywistym API. No i frontend i backend zaczynają pracę równocześnie. Frontend działa na swoim, jak gdyby, kawałku, a backend działa na swoim. W miarę, jak gdyby, postępu projektu nasze fake'owe endpointy, czyli to fałszywe, udawane API, jest sukcesywnie zastępowane poprzez rzeczywistą implementację. No, potem mamy i mamy profit. OK. Więc teraz chciałbym coś co nieco powiedzieć o tym, że możemy się zainspirować tym oto obrazkiem, który ukazuje nam jak gdyby również ciężką i żmudną pracę polową, która za pomocą techniki została wzbogacona o inne wartości, takie jak klimatyzacja, radio i inne wygody. Być może automat do kawy również się tam znajduje. Aby to wszystko jak gdyby miało sens, musi powstać to nasze, czy musi się odbyć to nasze wspaniałe spotkanie. I tutaj zwykle wyróżniamy kilka ról. To oczywiście nie znaczy, że jedna osoba jest przypisana do jednej roli, tylko na przykład zarówno backend developer, czy frontend developer może być architektem. Jedynie, jak gdyby z mojego doświadczenia, najlepiej ktoś, kto będzie zarządzał tym wszystkim i określał priorytety. Dobrze, żeby to była osoba zewnętrzna, czyli taki trochę product owner. Więc mamy tutaj drużynę architekt. Architekt jest odpowiedzialny za zawiązanie kontraktu. Backend i frontend jak gdyby zgłaszają swoje uwagi i zgłaszają swoje wymagania. Tworzymy kontrakt. I tutaj możemy się troszkę odwołać do takiego dzieła kultury, mam nadzieję, że dosyć popularnego i znanego przez prawie wszystkich. W tym dziele kultury była taka sytuacja, że właśnie też było takie spotkanie, jak sobie poradzić z pewnym problemem. No i tutaj za pomocą moich talentów graficznych udało się jak gdyby w sposób prawie niezauważalny dla ludzkiego oka umieścić jak gdyby nasze API w centralnym punkcie tego spotkania. No i tak jak w tym dziele kultury, wszyscy jak gdyby naradzali się, w końcu zdecydowali, co z tym zrobić. No i tak się akurat wydarzyło, że drużyna frontendowa udała się do Mordoru, a drużyna backendowa jak gdyby zajmowała się sprawami równie ważnymi innymi sprawami na tyłach wroga. Dobra, teraz jak gdyby wszystko fajnie, wszystko dobrze, ale chłopaki, jak to robicie? Ano mianowicie robimy to w taki sposób, że mamy trzy główne narzędzia do zajmowania się tym. Każde z tych narzędzi zostanie przeze mnie przedstawione, mam nadzieję, w późniejszym czasie tejże prezentacji. Chodzi o to, żeby na razie opowiedzieć co nieco o nich, czego się po nich można spodziewać. Mianowicie po narzędziu apiary możemy się spodziewać tego, że dostaniemy coś, dzięki czemu będziemy mogli wystartować równocześnie i frontend, i backend. To jest jak gdyby w miarę najczęstszy przypadek, że chcemy wystartować projekt równolegle na obu drużynach. I mamy takie jak gdyby zalety oraz wady tego
rozwiązania. Zaletami są oczywiście to, że mamy bardzo ładnie to zrobione, jest to estetyczne, jest to dosyć proste w zrobieniu. Mamy od razu, już nie musimy się kompletnie przejmować żadną infrastrukturą, żadnym serwerem, który tam gdzieś będzie musiał sobie stać, żadnym AWS-em, którego trzeba postawić, żeby wystawić sobie API gdzieś tam. Tylko dostajemy taki produkt w postaci takiej, że wpisujemy sobie dokumentację i z tego korzystamy. To już automatycznie za nas robi takie mocking API. Dodatkowo właśnie mamy coś, co się nazywa debug proxy, czyli jeżeli już mamy swoje API, to możemy przepuścić przez debug proxy apiary, no i wtedy z samym apiary będziemy mieli różne informacje dodatkowe, tam jak te requesty idą, jak te requesty się rozkładają, etc., etc. Dodatkowo możemy tym zarządzać jeszcze spod konsoli, a możemy sobie wygenerować automatyczne testy za pomocą właśnie tego narzędzia. No i generalnie wszystko fajnie, tylko jakie są wady? No, wadą jest taka, że mamy konieczność nauczenia się tego. To nie jest jak gdyby takie trudne, ale z drugiej strony nie jest takie proste, a dokumentacja apiary nie ułatwia też sprawy. Jak gdyby dokumentacja apiary zakłada to, że mamy czas na to, żeby przeczytać dokumentację. A jak wiadomo, w naszym tutaj świecie nie zawsze mamy czas, żeby przeczytać dokumentację, tylko szukamy jak gdyby wzrokowo przykładów. Jeżeli przykładów nie znajdziemy, no to wtedy dopiero zaczynamy próbować składać litery tam gdzieś. No i jeszcze jest jeden taki przypadek, że jeżeli już zrobiliśmy naszą aplikację frontową i po kolei zaczynamy tworzyć backendowe rzeczy, to musimy jak gdyby zmienić adres serwera z tego apiary na nasz. Okay. Następne nasze podejście, które stosujemy, to jest to, że na szybko coś sklecamy w symfony. Tak w skrócie rzecz biorąc mówiąc. Mamy po prostu symfony, mamy REST bundla, mamy Nelmio API doc bundle. I tego używamy, kiedy mamy zapas czasu na backendzie, a frontend jak gdyby gdzieś tam jeszcze jest, powiedzmy, w Mordorze, w poprzednim projekcie. I całość polega na tym, że po prostu na sztywno zwracamy dane zgodnie z kontraktem. Możemy albo to za pomocą jak po prostu na sztywno zwracać, albo możemy użyć takiej biblioteki, która się nazywa Faker. Faker jest w stanie wygenerować dla nas różnego rodzaju dane, powiedzmy losowe, albo też może na przykład wygenerować dane osobowe w stylu tam John Smith i tak dalej, i tak dalej. Generalnie fajna biblioteka, warto sobie ją pogrzebać. Zalety jest takie, że mamy wtedy i dokumentację i kod podlegają kontroli wersji, czyli w jednym repo mamy wszystko, mamy cały kontrakt, mamy dokumentację i tak dalej. Mamy wygenerowanego swaggera, który pozwala nam na bieżąco testować to wszystko, czy mamy zgodnie z tym i tak dalej. No i nie musimy podmieniać endpointów, no bo skoro backend na przykład zadeployuje jakiś endpoint, że został wykonany, no to po prostu tam będzie i tyle. No wadami jest to, że musimy mieć zaangażowanego dewelopera, który będzie w stanie jak gdyby rozumieć swaggera, rozumieć tego bundla odnośnie generacji dokumentacji, będzie jak gdyby nam w tym pomagał. Mamy o wiele dłuższy start projektu ze względu na to, że jeżeli chodzi o apiary, no to po prostu rejestruję się na stronce, klikam stwórz mi nowe API i zaczynam pracę, a tutaj jeszcze muszę jak gdyby sobie wysetapować to wszystko, zrobić projekt w Symfony i tak dalej. No i każda zmiana w kontrakcie, bo takie się będą zdarzać, wymaga właśnie zaangażowania dewelopera backendowego. No i następne narzędzie to jest JSON Server. To jak gdyby jest takie rozwiązanie, które automatycznie tworzy nam API na podstawie JSON-a, czyli do JSON-a pakujemy sobie jakieś dane fejkowe i te dane są zwracane. JSON Server jest bardzo prosty.
ale z drugiej strony naprawdę symuluje nam działanie API, co mam nadzieję uda mi się pokazać. O co chodzi w JSON serwerze? JSON server rzeczywiście zapisuje dane, które postujemy. Nie robi tego APIary, nie robi tego jak gdyby nasza rzecz, którą skleciliśmy w Symfony, ze względu na, znaczy może to robić, tylko musimy to zaimplementować, a w przypadku JSON servera mamy to z automatu. JSON server ma też pewne narzuty odnośnie tego, jak mają wyglądać endpointy, jak mają wyglądać różne rzeczy, natomiast jest to idealne narzędzie, żeby na szybko zacząć pracę i mieć już coś, co rzeczywiście będzie udającym w pełni API, w stylu na przykład, jeżeli mamy tam, nie wiem, customera, endpointy i frontend sobie tam poklecił coś, że tam się da dodać i jak się doda tego customera, to to się zapisze w tym pliku JSON i to jak gdyby nie zniknie nam. W przypadku APIary, czy w przypadku naszej najprostszej implementacji w Symfony, to nam zniknie. I teraz tak, zaletami, oprócz tego, o czym mówiłem, no jest to, że każdy deweloper chyba zna JSON-a i każdy może dokonywać jakichś tam poprawek w tym wszystkim. To jest i zaleta, i wada jednocześnie, ponieważ możemy nie zauważyć, że kontrakt został zmieniony. Ponieważ, nie wiem, frontend na przykład sobie wszedł i stwierdził, o kurczę, ja potrzebuję nowego pola, no to sobie je dodam w JSON serwerze, nie? A tam backendowcy siedzą w kopalniach Mori i w ogóle nic nie wiedzą na temat świata i nagle się okazuje, że nic się nie schodzi, no bo wesoło frontend sobie dodał nowe pole, a tego tam nie zauważyliśmy, no i pasowało je w sumie, nie wiem, tam zebranie na szczycie ponowne i trzeba zrobić jakiegoś hooka do Bitbucketa, do GitHuba, żeby, nie wiem, informował o tym. Generalnie taka jak gdyby sytuacja. No i właśnie dokumentacji brak, jest tylko mock API, no i po raz kolejny wymaga dewelopera, co prawda może być to dowolny deweloper. W dzisiejszych czasach każdy deweloper zna tam jakoś tego, no, JSON-a. Dobra, no to teraz spróbujemy zrobić jakiś tam przykład. Ogólnie chciałem pokazać na początek APIary, potem coś, co mi się udało zrobić w Symfony, no i JSON server. Generalnie po to, aby jak gdyby zobrazować wam, czym to wszystko pachnie, jak to wszystko rzeczywiście wygląda. OK. Czy wszyscy widzą, czy nie? Dobra, postanowiłem, że zrobię sobie takie API, które będzie dosyć nudnym API i będzie zwracać same nudy. Będzie miało aż dwie metody. Jedna będzie zwracała nudy, a druga będzie pozwalała nam na dodawanie nudy. I, no i przejdźmy przez to, jak to dzieje się w APIary. APIary korzysta z czegoś takiego jak API Blueprint. API Blueprint jest trochę otwartym standardem, w którym możemy jak gdyby deklarować i opisywać dokumentację API. Czekajcie, ja może troszkę jeszcze powiększę, bo tam z tyłu ludzie robią żurawia. To jakoś to będziemy pokazywać. OK. Cały ten format jest oparty o Markdowna, więc jest łatwy do skumania. Mamy, oczywiście na początek nazywamy sobie nasze API. To jest na przykład ta linijka. Mamy jakiś opis, który mówi nam, co to dane API będzie robić i następnie sobie deklarujemy endpointy i dla tych endpointów sobie deklarujemy poszczególne akcje. Jeżeli mamy tutaj, powiedzmy, akcję get, to możemy sobie zdeklarować właśnie, że mamy response z jakim kodem. Możemy zdeklarować sobie schemę,
schema, czyli to, jaki jest schemat, jak powinna w ogólności wyglądać odpowiedź. Możemy też tę samą odpowiedź, ten sam schemat zaprezentować w trochę inny sposób, mianowicie za pomocą atrybutów. Możemy też sobie w apiary deklarować typy danych. I te typy danych na przykład deklarujemy sobie na końcu dokumentu. No i na przykład widzicie, że nasza nudna dana to ma ID, ma tam jakiś label i ma jakąś wartość. I dajemy sobie opis i dajemy sobie typ danych. No, apiary ma, w domyśle ma jakieś 3-4 typy danych, no to jest number, string, boolean i chyba jeszcze integer. I możemy sobie na tej podstawie właśnie zbudować inne typy danych, które będą działać w naszej aplikacji. Dobra, kiedy już zdefiniowaliśmy, jak nasz response ma wyglądać, po prostu podajemy przykładowe dane i te przykładowe dane potem zostaną nam zwrócone. Teraz spróbuję... O, tutaj się jednak muszę pomniejszyć. Na podstawie tego wszystkiego zostało nam wygenerowane to. Tutaj mamy naszego geta. Po kliknięciu mamy informacje na temat tego, jakie jest mock API. I możemy sobie wykonać przykładowy request. Tutaj mamy właśnie informacje o tym, jak wygląda nasza odpowiedź. No i tutaj też mamy przykładowe dane. Możemy sobie też włączyć podgląd JSON schemy. JSON schema to jest taki jak gdyby sposób na opis dokumentu. OK, no to spróbujmy coś tutaj zrobić. No i zgodnie z tym, że zawołaliśmy serwer, tutaj możemy sobie też dodawać jak gdyby innego rodzaju serwery, możemy właśnie włączyć to debugging proxy, możemy też podpiąć produkcję, no oczywiście musimy ją wtedy zaimplementować. Ale najpierw używając mock serwera, dajemy sobie właśnie ten wezwanie tego endpointa, no i dostajemy dokładnie to, co wpisaliśmy, czyli generalnie nie ma tu zaskoczenia, jest wszystko fajnie, działa. Dodatkowo w przypadku posta, który jest troszkę bardziej skomplikowany, możemy zdefiniować po pierwsze, jak ma wyglądać request, czyli podać przykładowe dane do requesta oraz też zadeklarować, jaką strukturę ma mieć request. Po raz kolejny odwołujemy się do właśnie typu danych i ten typ danych tutaj został utworzony. Niestety nie da się jak gdyby modyfikować tych typów danych, w sensie na każdą akcję, jeżeli chcemy coś osiągnąć, to w zasadzie musimy mieć swój typ danych. No i tutaj definiujemy request, możemy też dać na przykład informację, że w headerze będzie coś innego zwrócone, no i jakie będzie body. Dodatkowo możemy stworzyć w dokumentacji odpowiedź, która nie będzie odpowiedzią OK, czyli co się stanie, jeżeli podamy błędne dane. No i tutaj możemy właśnie powiedzieć, że będzie response 422 i będzie body miało tak wyglądało, czyli po prostu zwróci napis, że proszę o to, żeby coś, o jakieś dane, żebym mógł coś przetworzyć. Tak w skrócie można to powiedzieć. Z punktu widzenia naszego apiary wygląda to w podobny sposób. Znowu mamy informacje, jak to wykonać, mamy tutaj wszystko wypisane i tak dalej, i tak dalej. Jedną jak gdyby brzydką rzeczą związaną z apiary i związaną z tym, że na przykład dany endpoint może zwrócić różnego rodzaju odpowiedzi, jest to, że jeżeli my chcemy przetestować jakąś inną odpowiedź,
to wtedy musimy zmodyfikować headery wysyłane do naszego mock serwera i wtedy właśnie dopiero możemy dostać tą brzydką odpowiedź. Jest to o tyle kłopotliwe, że jeżeli mamy rzeczywistą aplikację i rzeczywiście chcemy coś przetestować za pomocą, chcemy rzeczywiście przetestować błędną odpowiedź, czy nasza aplikacja powiedzmy w Angularze, w Reakcie, w czym tam jeszcze, rzeczywiście dobrze reaguje na błędy, no to musimy jak gdyby modyfikować headery, które wysyłamy do naszego mock serwera. Nie jest to ok, moim zdaniem. Ale no, jest taka opcja. Ok. To teraz dla... To teraz dla jak gdyby równowagi omówię JSON server. Tutaj niczym Adam Słodowy przygotowałem się zawczasu i mam już przykładowe requesty dla naszych dla naszego JSON serwera. No i nasz JSON serwer, jeżeli damy mu geta, no to zwróci nam takie dane. No i teraz, jeżeli mu damy posta, i tutaj damy sobie body, damy sobie send, no on tutaj jak gdyby nam zwróci. Jak gdyby widzicie, że tutaj jest, może nie widać, może nie, ale JSON server wpadł na to, że my przekazujemy ID jako liczbę i sam zwiększył tą liczbę. Dodatkowo, jeżeli teraz ponownie zrobimy geta, to ten nowy wpis się pojawia tutaj. Więc on doskonale jak gdyby symuluje działanie rzeczywistego API. I teraz, jeżeli chodzi o sam JSON server, to jak gdyby nie ma co wiele mówić. Po prostu nazywamy sobie jakiś endpoint, który nas interesuje i wpisujemy dane, które nas interesują, żeby nam to zwracało. Wiele na tak naprawdę magii, wiele problemów, wiele do nauki tu nie ma. Co prawda, jak gdyby sam JSON server oferuje więcej rzeczy w stylu, oferuje też paginację tych danych, możemy sobie symulować jak gdyby różne rzeczy, chyba autentykacja też jest jakoś tam symulowana. Jak gdyby bardzo łatwo jest z nim zacząć i dużo rzeczy można w nim uczynić. No więc jak gdyby robiąc króciutki skok w bok w stronę JavaScriptu, teraz wróćmy do naszego ulubionego tematu, czyli do PHP. No, najpierw jak gdyby dla osiągnięcia efektu wow pokażę, co nam Symfony wygenerowało. O ile jak gdyby wszyscy już tego nie wiecie i tak dalej, to Symfony wygenerowało nam taką fajną dokumentację. Generalnie, funkcjonalnie rzecz biorąc, jest to dokładnie to samo, co zrobiło dla nas apiary, tylko że nie pisaliśmy tam jak gdyby w Markdownie, tylko operowaliśmy na dwóch rzeczach, na pliku konfiguracyjnym samego bundla i na annotacjach w kontrolerach. No i na przykład możemy sobie od razu wypróbować, dajemy sobie execute,
Tutaj nam też podpowiada, jak to samo powtórzyć za pomocą curla. No i dostajemy w ogóle całą jak gdyby fajną odpowiedź, nagłówki, wszystko to, czego nam potrzeba. Potem jak gdyby mamy informacje o tym, jakie są możliwe responsy i tak dalej, i tak dalej. Mamy też definicję, że została jakaś tam klasa pod to wszystko podciągnięta i ta klasa ma takie, a nie inne własności, etc., etc. Generalnie dużo fajnych rzeczy. To jest jak gdyby get. Post robi się o tyle interesujący, że tutaj sobie podajemy przykłady i automatycznie, jeżeli chcemy wypróbować to wszystko, to tutaj sobie możemy wykonać taki request i co więcej, dostajemy curla, dostajemy odpowiedź i tak dalej, i tak dalej. Powinno nam zwrócić to, co wpisaliśmy, więc akurat tu się zgadza. Teraz jak to wygląda od tej mniej ekscytującej i mniej, powiedziałbym, graficznie ubogaconej strony? To wygląda to tak, że mamy dwa miejsca konfiguracji. Jedna jest jak gdyby w głównym konfigu, który jeszcze mamy w Symfony. Przechodzimy sobie do tego. Przede wszystkim definiujemy, których rootów ma się trzymać. Podajemy sobie po prostu regexp, który mówi nam, że wszystko API, ale nie sam API doc, no bo to jest trochę takie, byłoby dziwne, bo sam siebie by indeksował. No i możemy dać jakieś info na temat tego, jaka wersja API jest, jaki jest opis i tak dalej, i tak dalej. To generalnie mamy to już skonfigurowane. Następnie wracamy sobie tu i patrzymy na to, jak to jest zorganizowane od strony kodu. OK, no tutaj mamy zaklęcia pozwalające na zaimportowanie wszystkiego. OK, no i tutaj mamy całą naszą, całe nasze zaklęcia pozwalające nam na wygenerowanie tego pięknego obrazka, który przed chwilą wam pokazywałem. Przede wszystkim sam bundle do generacji dokumentacji będzie się umiał przeczytać annotacje routingowe i sam już wykryje, co dana rzecz jak gdyby nam pozwala zrobić. Dodatkowo możemy stworzyć jak gdyby tak jak w apiary, tylko za pomocą właśnie anotacji. Klas, powiedzmy, jak ma wyglądać odpowiedź i co ciekawe, możemy się tutaj odwołać do, bezpośrednio do jakiejś klasy. I teraz zobaczmy, jak ta klasa tutaj wygląda. I ta klasa wygląda tak. Generalnie z racji, że to jest przykład, no to tak to zrobiłem. Co ciekawe, Nelmio API Doc Bundle potrafi czytać PHP doc stringa, czyli jeżeli właśnie jest to małpa var string, to on jak gdyby zrozumie ten komentarz i nada odpowiedni typ danych do tego. Więc jeżeli wrócimy z powrotem do naszego kontrolera, to zauważymy, że po prostu za pomocą tej anotacji możemy sobie automatycznie brać konkretną klasę i za jej pomocą powiedzmy działać na tym obiekcie, nie musimy jak gdyby wpisywać. Natomiast jeżeli chcemy wypisywać poszczególne własności, jak gdyby pozwala nam na to ten bundle, za pomocą takiej dyrektywy możemy poszczególne property danego obiektu rozpisać i w tenże sposób to wykonać. Tak samo tutaj możemy zadeklarować response, możemy kilka różnych responsów zrobić. Generalnie dużo fajnych i ciekawych rzeczy za pomocą tego możemy wykonać. No i jeżeli chodzi o samą akcję kontrolera, no to jak widzicie w pierwszym przypadku jest to po prostu jakiś array z danymi, który został zwrócony
tej linijce w postaci JSON-a. Tutaj no, po prostu bierzemy to, co przyszło z requestu i zwracamy to w postaci JSON-a, tak ogólnie rzecz biorąc, w skrócie mówiąc. OK, to udało mi się jakkolwiek na szybkości przekazać Wam trochę informacji na temat tych narzędzi. Teraz przejdźmy do podsumowania. Podsumowanie polega na tym, że mamy tak. Mamy opcję na zrównoleglenie całego procesu. Deweloperzy muszą działać w oparciu o kontrakt. Ten kontrakt jest trochę święty, ponieważ jak gdyby od niego wiele rzeczy zależy i to jest jednocześnie jak gdyby taki punkt bólu tego wszystkiego. Wiadomo, frontend nie jest blokowany przez backend. Najlepiej coś takiego jednak sprawdza się w przypadku single page application. I single page application polega na tym, że mamy jakąś aplikację w Reakcie, w Angularze, w czym tam, w Backbone, Emberze i innych tego typu frameworkach. Choć nam się udało zastosować to również do powiedzmy komunikacji z takim API, które stosowało bloga, znaczy było CMS-em, a CMS-a ze serwis i my używaliśmy tego do serwowania jak gdyby zwyczajnej strony w PHP. No i też doskonale nadaje się do robienia MVP ze względu na to, że możemy dość szybko osiągnąć wszystko ze względu na właśnie zrównoleglenie prac. Tak samo dajemy już, jeżeli nawet mamy mock API, dajemy na przykład klientowi proces dodawania produktu do koszyka. On, mając nawet zamokowane API, jest w stanie już przez coś przeklikać i na przykład wskazać inną drogę na zasadzie takim, nie wiem, jest 5 kroków, ja chcę mieć 2. Koszyku. Nie? No i generalnie tą wiedzę uzyskalibyśmy dopiero po tym, jakbyśmy rzeczywiście zaimplementowali te 5 kroków w backendzie. Nie? No to jest srogo za późno, a teraz od razu wiemy, że klient chce jednak 2 kroki w koszyku, bo jak gdyby ktoś musi mieć jak najkrótszy dostęp do zapłacenia. No i generalnie na tej, że wesołej nucie, chciałem Wam wszystkim podziękować za uwagę. Jeżeli macie pytania, to mamy jeszcze chyba co najmniej 10 minut na pytania. Jeśli teraz nie macie pytań, to możecie mnie złapać. Tutaj jestem na konferencji dostępny cały czas. No jak coś, to zapraszam też do kontaktu przez właśnie e-mail bądź przez LinkedIna. To tyle na razie. Dzięki za wysłuchanie i oczekuję pytań. Proszę, tutaj osoba ma pytanie. Poczekaj, bo tam pan musi do ciebie przyjść z mikrofonem. Ja się chciałem zapytać odnośnie tego fejkowego API. Kto to, kogo zadanie zbudowania tego? To jest po stronie backendu? Czy jest osoba wyznaczona? Po stronie architekta. Jeszcze raz, proszę? Po stronie architekta. Okay. Już tutaj na tym slajdzie mówiłem, generalnie to jest pewna rola. Rolą architekta jest zrobienie API i jeśli architekt może być zarówno frontowy, jak i backendowy, ale wyznaczamy po prostu kogoś, ty jesteś odpowiedzialny za pilnowanie API i za zrobienie tego dobrze. Jakieś pytania jeszcze? Proszę, tutaj pan. Okej, okay, jak mamy to już złożone założenie, że mamy zespół frontendowy i backendowy, a co w przypadku, jak mamy samych programistów full stackowych, którzy i to robią? Czy wtedy ma to jakiś sens? To znaczy tak, ma to sens, kiedy działamy na aplikacjach właśnie, które mają single page applications, czyli jest jak gdyby bardzo łatwo odkleić cały frontend od backendu. I to API jest jak gdyby takim punktem styku.
jak mamy ograniczony punkt, ilość punktów styku, bo na przykład mamy, powiedzmy, zwyczajną aplikację, która rysuje jakieś templatki i tam się coś dzieje, no to nie bardzo. Tu mamy API, jeżeli mamy API, jesteśmy w stanie to ładnie odkleić. Dlatego na przykład stosujemy to głównie właśnie w projektach typu single page application. Ktoś jeszcze pytanie chce zadać? Tam pan chce zadać pytanie. Takie pytanie, bo te narzędzia to właściwie one pozwalają mockować API restowe. Tak. Czy są jakieś narzędzia na przykład do API GraphQL-owego? Czy możesz ostatnie zdanie powtórzyć, bo... Żeby zamokować na przykład API GraphQL. Nie wiem, pewnie są. Z drugiej strony, jeżeli mamy trochę więcej czasu, możemy to zamokować po prostu w Symfony i odpowiednio to zrobić za pomocą anotacji i tak dalej. Więc to jest jedna rzecz. Z drugiej strony podejrzewam, że JS-owcy mają jakieś tam już swoje narzędzia, o których warto poszukać. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać jakieś pytanie? Nie widać, nie słychać. Dobra, chyba jeszcze mamy czas na jedno pytanie, czy nie? Dobra, to jak komuś cośkolwiek wpadnie do głowy, szukajcie mnie, teraz wiecie jak wyglądam. Nie jest to najlepszy widok, ale zapraszam do dyskusji. Jeżeli ktoś chce pogadać, to chętnie pogadam. Na razie dzięki za uwagę.